wasza ulubiona stacja telewizyjna TV Święt Jan Chrzciciel? Nadajemy z parafii świętego Jana Chrzciciela w Legnicy. Zawsze zapowitam o diakonie muzycznej, bo to tak od kuchni to się zapowita, a oni robią też bardzo dużą robotę. Serdecznie dziękuję młodzieży. Śpiewajmy pięknie. Stworzyłem cię.
miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, teraz już powiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego. Jesus, Jesus.
pachnie. Pachnie siano. To samo siano, które twoja mama wkładała pod obóz. Wszystko sobie przypomniała. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Panie, czy ty wierzysz? Tak, wierzę. Nasza ulubiona stacja telewizyjna TV Święty Jan Chrzciciel. Nadajemy z parafii świętego Jana Chrzciciela w Legnicy, gdzie właśnie dobiegły końca jasełka parafialne. Zapytajmy się więc jednej z uczestniczek, jak ona spędziła święto. Masz na imię? Ania. Aniu, czy ty czujesz magię świąt? Magię? Jaką magię, człowieku? To nie magia. Mam żywego Jezusa w sercu. Właśnie pogodziłam się z moim ojcem. Odnalazłam sens życia, a ty mi tu wyskakujesz z jakimś tam chwytem reklamowym, który i tak nic nie znaczy. Zatem Aniu, jak czujesz się po świętach? Wspaniale. Narodził się Jezus, więc jak mam się czuć? Cudownie. Z parafii świętego Jana Chrzciciela, gdzie właśnie narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, nadawało dla Państwa TV Święty Jan Chrzciciel.